Siemanko, chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, co się wydarzyło na linii Malik Pontana wujek Samozło. Ogólnie zacznijmy od początku, jak to zazwyczaj. Więc wujek zahaczył Malika w podcaście CGM-u, że Malik jest fejkowym MC i że ma przewózkę na hajsie i że tam to jest na krótką metę i tak dalej. No i tak, zacznijmy, tutaj już się przyczepię do wujka, że no jakby odbicie wujka w stronę taką stricte uliczną trochę mnie dziwi, bo wujek raczej zawsze był z ekipy Wielki Yo, był Bezelem, znaczy był jeszcze wcześniej Baku Baku, ale Bezelem by bansował z TDF-em, jakby wtedy były trochę inne czasy i ta przewózka hajsowa była trochę na innym poziomie niż jest teraz. No ale jakby klimat gdzieś tam jest podobny. Co prawda wujka może nie było na haka, ale tam kręcił się w ekipie i to, że teraz zarzuca Malikowi, że się wozi z hajsem i że jest fejkowym MC, no to moim zdaniem trochę hipokryzja z jego strony. Niemniej co się stało później, to dopiero jest straszne de facto. Malik wydzwonił wujka, spotkali się i doszło do bijatyki. Nie wiem, jak to wyglądało, pewnie nikt się tego nigdy nie dowie. Malik wydawał mi się naprawdę spoko mordeczką. Takim spoko ziomkiem. Jest wywiad u Numerasa, gdzie naprawdę trochę wyjaśnia ze swojego stylu i tak dalej. I nie sądziłem, że kurczę, będzie chciał udowodnić realu wujkowi, że nie ma racji. Słabe to jest, jeżeli ktoś za wyrażenie opinii dostaje, no nie wiem, czy dostaje bęski, czy znaczy no wujek przyznał się, że dostał więcej klepów niż Malik, że w ogóle doszło do pojedynku, to jest słabe. Niemniej szacunek dla wujka za to, że stanął do pojedynku, nie stchórzył, że po wszystkim opublikował, co się wydarzyło. Dlatego w całej tej akcji wielki plus dla Wujasa. No i niestety minus dla Malika za to, że kurczę tą historię tak wyeskalował. Tyle. Przy okazji kilka ogłoszeń. Jestem w trakcie kończenia zapisków do nowego odcinka, który będzie o newschoolowym rapie, znaczy o kilku newschoolowych płytach, które się tam pojawiły ostatnimi czasy. Trochę temat zgłębiam, więc muszę sobie jeszcze tam trochę rzeczy rozpisać i nagrywam. Być może w przyszłym tygodniu będzie emisja. A na razie tyle. Trzymajcie się.